Koniec z wieloma barierami dla osób niedosłyszących, niedowidzących czy mających problemy z poruszaniem się. Tak jest w Urzędzie Gminy Klębów. To efekt skorzystania przez tutejszy samorząd z rządowego programu Dostępność Plus. Przed budynkiem specjalne podjazdy, wszędzie szerokie drzwi, wejścia bez progów. Na ścianie holu Urzędu Gminy Klębów zamontowano graficzną mapę informującą o lokalizacji wydziałów. Za pomocą alfabetu Braille'a w sposób przystępny dla osób niedowidzących. W punkcie obsługi mieszkańców działa pętla indukcyjna, urządzenie wspomagające słuch. Te wszystkie rozwiązania, które w tej chwili wprowadziliśmy, znacznie ułatwiają możliwość obsługi osób z niepełnosprawnościami. Są to nowoczesne urządzenia, ogólnodostępne w tej chwili na rynku, polecane przez specjalistów w tym zakresie. Realizacja tego projektu możliwa była dzięki dofinansowaniu, które otrzymaliśmy z PFRON-u w kwocie 150 tysięcy złotych w ramach programu Dostępność Plus. Dołożyliśmy też środki własne, więc łączny koszt wykonanych prac to jest około 200 tysięcy złotych. W ramach projektu dla osób z niepełnosprawnościami przy urzędzie zbudowano także miejsca postojowe.